detoks dopaminowy, co dopamina robi z naszym życiem. W tym odcinku vloga opowiem Ci o tym, jak działa dopamina i co ona robi z naszym życiem. Dopamina jest to hormon nagrody. Mówi się też, że to jest hormon szczęścia, ale to nie jest hormon szczęścia. Za chwilę Ci wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który wynagradza nas za, no, za różne czynności, na przykład jedzenie, prokreacja, prokrastynacja też trochę. No i wynagradza nas za nowość, nie? Czyli nowe jakieś doznania. Nowość, to, że odświeżamy, mamy jakieś powiadomienie w telefonie. Dopamina wydziela się też przy bieganiu, przy alkoholu, przy piciu alkoholu. No i dlaczego nie jest to hormon szczęścia? Dlatego byśmy powiedzieli, że napicie się jakiejś tam porcji alkoholu powoduje, że jesteś szczęśliwy. Po prostu dostajesz jakąś porcję, ona na chwilę się wydziela i później potrzebujesz więcej alkoholu, żeby poczuć ten krótki taki efekt, częściej to chwila, nie? Znaczy my tak to interpretujemy. I tak samo jest z dopaminą, jeżeli chodzi o media społecznościowe, rozpraszacze, że to nie jest tak, że to jakby to tak działało, to by oznaczało, że w momencie, kiedy odświeżysz coś na Facebooku, TikToku, to staniesz się osobą szczęśliwą. No, a to tak nie działa. Jej, jakaś muzyka tutaj jest warta. Więc tak naprawdę dopamina to jest takie niekończące się non-stop uzależnienie. Jest to tak naprawdę taki duch, którego nie da się zasypać. I teraz to, że sprawdziłeś TikToka, to nie oznacza, że stajesz się szczęśliwy. I dlatego my się od tego uzależniamy. Dlatego Bill Gates na przykład, pomimo że produkuje coś takiego i zarabia na tym, bardzo by jeszcze chciał więcej zarobić, bo marzył o reklamach w wyszukiwarkach i wie, że teraz cała bitwa się dzieje o naszą uwagę. Czy to jest Facebook, TikTok, Instagram, czy tam inne różne media. Wszyscy biją się o naszą uwagę i o to, żebyśmy cały czas odświeżali, czyli żebyśmy byli ćpunami. Tak jak ktoś pijący alkohol nigdy się nie napije na całe swoje życie, tylko będzie ciągle uzależniał i będzie potrzebował coraz więcej dawek, żeby ten spokój osiągnąć, aż się wyniszczy, tak samo jak narkoman. I tak samo jest właśnie z mediami społecznościowymi, że tutaj nie jesteś w stanie dotrzeć do końca mediów społecznościowych i trochę sobie poskrolujesz, wrócisz do pracy, powiesz sobie ok, wracam do pracy, już mi wystarczy i mija 2-3 minuty i znowu scrollujesz, nie? I to jest właśnie ten problem. I teraz co możesz z tym zrobić? Bardzo proste rzeczy. Myślę, że to w ogóle będzie taki pewien nurt, już teraz zresztą on jest, nurt oduczania ludzi od uzależniania, czyli terapia uzależnień od mediów społecznościowych. Bo tak jak dzisiaj sobie słucham takiego audiobooka właśnie o dopaminie, to ja zrozumiałem, że to wszystko, co nas uzależnia, że ja się na przykład nie różnię niczym od, bo też jestem uzależniony, tak jak każdy, od tych mediów społecznościowych. Mam już taki plan, jak całkowicie sobie z tym poradzić, bo też nie mam włączonych powiadomień, że tak jest już dużo, ale wiem, że jak sobie sprawdzę tam czas spędzony przed ekranem, no to jestem w stanie sprawdzać co pewien czas, co tam się dzieje na Instagramie i tak dalej. I wiem, że to psuje moją efektywność, więc też chcę sobie tutaj, znaczy zrozumiałem taką ważną rzecz, że jeżeli sobie ustalę, że sprawdzam maile, sprawdzam wiadomości na Instagramie, na Messengerze i tak dalej raz dziennie, sprawdzam statystyki, bo to też jak masz TikToka, Instagrama, YouTube'a, no to ciągle sprawdzasz, nawet tak odruchowo właśnie, tak, że dostajesz ten wystrzał dopaminy, sprawdzasz co się dzieje, tak, ile ma zasięgów, ile osób obejrzało twój film, publikujesz jakiś film na YouTubie, no to chcesz ciekawości, tak, ciekawość cały czas, wylew tej dopaminy i ten taki dreszczyk, bo cały czas jesteśmy właśnie na tym dopaminowym dreszczyku. No i teraz bardzo prostą rzeczą, żeby się tego pozbyć, jest po prostu ustalenie sobie takich godzin, no i ustalenie sobie po prostu na przykład godziny, konkretnej godziny, w której będziesz sprawdzał albo sprawdzała powiadomienia na przykład na Instagramie. I w momencie, kiedy znów Ci wyślę mózg sprawdź, to sobie to zapisujesz na kartce i robisz sobie taki dziennik, że chciałeś sprawdzić powiadomienie, ale tego nie zrobiłeś. I zobaczysz, co się stanie w Twoim życiu, bo to jest najpiękniejsze, bo już to wielokrotnie testowałem, że my ciągle coś sprawdzamy, bo myślimy, że przyjdzie jakiś ważny e-mail, nie? Tak samo z pieniędzmi. Zarabianie pieniędzy jest też uzależniające, bo jak powiedzmy robiłem tam 10 tysięcy w jakiejś kampanii, to marzyłem o 20 tysiącach. Jak zrobiłem 20, to marzyłem o 50. Jak zrobiłem 50, to marzyłem o kolejnej rzeczy. Czyli ta dopamina cały czas mi podskakiwała. I oczywiście, no taki mam biznes i na tym się zarabia, ale trzeba odróżnić jakby postępy finansowe
od tego, że to się trochę uzależnia jak hazard, nie? I teraz w momencie, kiedy już robisz takie strzały po 100, 200 czy 450 tysięcy na webinarze jednym, to zobacz, jakie to są silne emocje i jak mózg będzie tęsknił za tymi emocjami. I później, jak sprzedam na webinarze za 100 tysięcy albo za 50 tysięcy, to mam taką świadomość, jak jakbym przegrał w tej ruletce i chcę tego więcej. Więc kiedyś Arkadiusz powiedział, że pieniądze uzależniają i myślę, że one niesamowicie uzależniają. Jak jesteś, jak brakuje ci kasy na zasadzie, że nie masz na zakupy, a masz dzieci, to jest to coś innego, nie? Pieniądze ci tutaj służą do przetrwania i to jest poważna sprawa. Ale jeżeli już pieniądze nie robią ci różnicy, czy wykarmisz dzieci, czy nie, no to zarabianie pieniędzy, jak cię kręci, to staje się takim trochę hazardem. I nie ma w tym nic złego, jeżeli to działa, ale jeżeli sobie to uświadomić, no to jest kolejna rzecz, nad którą warto pracować i warto sobie to uświadomić, bo to jakby ten cały głód dopaminy, tak jak głód alkoholu, czyni człowieka nieszczęśliwym. Więc oczywiście są też detoksy dopaminowe, czyli bez telefonu, bez używek, bez niczego, albo po prostu, tak jak ci mówię, taki mój sposób, żeby sobie po prostu zrobić dziennik, zapisywać sobie, porównać sobie efekty, że na przykład sprawdzasz sobie w telefonie, tam jest taka zakładka, czas spędzony przed ekranem. Sprawdzasz sobie, ile spędzałeś na Instagramie, TikToku i tak dalej, sprawdzając, przeglądając. I wprowadzasz sobie ten detoks, że na przykład umawiasz się ze sobą, że tylko raz dziennie sprawdzisz, na przykład o 18, te wszystkie media. Czyli raz dziennie będziesz sprawdzał statystyki, powiadomienia, wiadomości. I sprawdzisz, czy po tygodniu, po dwóch tygodniach twój biznes się zawalił, czy nic się nie stało. A w to miejsce, no bo jeżeli sobie policzysz, że godzinę albo dwie spędzasz na Instagramie bez sensu, później sobie zrozumiesz, że kolejną godzinę na TikToku, no to już jest 3-4 godziny. Jakbyś 3-4 godziny pisał książkę, no to byłbyś autorem już wielu publikacji. Takie samo jak ja mogę sobie poświęcić czas na przykład na naukę języka, pisanie książek. Więc to takie odświeżanie i ciągły ta walka dopaminowa, to uzależnienie od dopaminy, to rozproszenie, czyli takie po minucie sprawdzasz, dwie minuty sprawdzasz, wchodzisz na kolejny serwis, powodują, że nic konkretnego nie zrobisz, nic, nie wejdziesz w pracę głęboko. A jak zamienisz te 2-3 godziny takiego szumu, takiego reagowania dopaminowego na konkretną pracę, 2-3 godziny nauki języka, 2-3 godziny pisania książki, 2-3 godziny nagrywania kursu, może 2-3 godziny nagrania 30-60 rolek i przygotowanie je na TikToka, co coś ci konkretnie da. Bo to też jest taka pułapka mediów społecznościowych, że nawet jak ja publikuję, wrzucam na TikToka, to zanim się to ugra, to muszę czekać i od razu oni oczywiście to wiedzą, od razu mi wyświetlają jakiś ciekawy filmik, żeby mnie znów uzależnić, żebym znów tam wszedł, bo biją się o moją uwagę, no bo muszą mi wyświetlić reklamę i zarobić. Na tym to polega. Więc mam dla ciebie taki trik dopaminowy, czyli taką technikę. Raz dziennie sprawdzasz powiadomienia, wypisz sobie wszystkie rzeczy, które uzależniają cię dopaminowo. U mnie to jest sprawdzanie różnych rzeczy, a jest tego dziesiątki. I po prostu wypisz sobie to na kartce i umów się ze sobą, że to eliminujesz, to ci nic nie daje, sprawdzasz to, daj sobie pół godziny w ciągu dnia i zobaczysz, że da radę. Ja na przykład to zauważyłem, na przykład zauważam to, jak lecę samolotem, tak? I nie mam dostępu do internetu przez 3,5 godziny. I wtedy ja się, pamiętam, przyłapałem się na to, że tak się dziwiłem, kurde, dlaczego mam tyle powiadomień? No właśnie nie mam więcej niż normalnie, tylko po prostu zająłem się, odłączyłem się na 3,5 godziny od internetu. Jak pamiętam, gdzieś tam pracowałem z klientami na żywo, gdzieś tam u nich, czy w jakiejś sali szkoleniowej i 8 godzin pracy, czasami 9, to też byłem zdziwiony, tak z automatu, wow, ależ mam powiadomień, co to się wydarzyło? No właśnie się wydarzyło to, że się zająłeś czymś konkretnym, więc jeżeli trudno jest się pozbyć tej dopaminowego ćpania, ale jakby włożenie w to innych czynności w te 2-3 godziny powoduje, że nie będziesz się tym zajmował i organizm się do tego przyzwyczaił. Zapraszam Cię do subskrypcji, trzymam za Ciebie kciuki, za Twój detoks dopaminowy i do zobaczenia. Pozdrawiam Cię z Talpe w Hiszpanii. Cześć!